Także ja oczywiście witajcie, jestem WDJ, też kolejny materiał na kanale, dzisiaj będę o serii budowania składu, 213 odcinek z tej serii, także naprawdę jestem bardzo zadowolony, że fajnie, że ta seria przyjęła na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla was niesamowity składnik złożony z 5 lig, tak jest, z 5 lig, które będą w tym zespole. Za około 20 tysięcy końców, dlatego mam nadzieję, że sam sobie wystarczył łapeczkę w górę, subskrypcję na ten kanał, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Ponieważ coraz częściej będą się te materiały pojawiały, co prawda może w innej formie, ponieważ jeżeli będzie więcej składów do zbudowania, to najprawdopodobniej będę to robił tak, że w jednym odcinku będą po 3 składy, bez mojej kamerki, tylko z samym budowaniem składu. No i zobaczymy ogólnie, jak się ta seria dalej będzie przyjmowała, bo naprawdę ostatnio to wyświetlenie poleciało w górę, za co jestem bardzo wam wdzięczny. No ale cóż, mniejsza o to, bo zaczniemy dzisiaj budowę dzisiejszego składu. Formacją startową będzie formacja 4-3-3 z defensywnymi pomocnikami w wersji trzeciej. No i ogólnie ta formacja do gry jest ok, ale wiadomo, mamy zmianę formacji na D-padzie, w związku z czym poleci zapewne zmiana formacji na 4-2-3-1 i bo to będzie najlepsza formacja do tego składu. No i tak będzie się to prezentowało. No i cóż, jeżeli chodzi o bramkarza, to na bramce mamy zawodnika, który może nie jest zbyt OP, ponieważ ma tylko 75 overalla. I to będzie to Turner. 1,91 m to jest to, co właściwie to jest zawodnik, od którego można powiedzieć, że zacząłem budowę tego składu, bo bramkarz jest jedną z ważniejszych postaci. Aczkolwiek w tej FIFA zauważyłem, że bramkarze grają naprawdę bardzo dobrze, w związku z tym mam nadzieję, że on będzie również bronił wam na bardzo dobrym poziomie. Ponieważ ma 1,91 m, ogólnie spoko diving, spoko refleks, niezbędne statystyki, takie ustawianie się. Generalnie myślę, że to będzie bramkarz lepiej mocny sam start gry. Jako, że ten odcinek pojawia się prawdopodobnie we wtorek, o ile dobrze obliczyłem moje wszystkie materiały, ponieważ nagram to jednego dnia, no to będzie to już trochę zaawansowane czas od wyjścia w FIFA, w związku z czym taki składnik nie wiem, czy przyjmie, czy nie, ale postanowiłem, że taki składnik zbuduję, bo uznałem, że no nie każdy będzie multimilionerem zaraz po starcie FIFA i dlatego zbuduję taki oto składnik. Jeżeli chodzi o pierwszego środkowego obrońcę, mam tutaj Longa, czyli bardzo fajnego zawodnika, który miał całą kartę specjalną w FIFA 21. 85, 84 obrony, 83 fizyczności. Również grać MLS. No i generalnie jest to bardzo spoko zawodnik na to, żeby go po prostu do składu umieścić. Ponieważ ma 80 tempa i to jest to co warunkuje jego skilla. W tym roku miał kartę bodajże na lewej obronie. I jest fajnie, bo on ma wysoką pracowitość, w związku z czym nie będzie wybiegał tak do ataku. Na prawej obronie mamy Serginho Desta. Czyli zawodnika takiego ok, ale również to jest takie ok, ponieważ no wiadomo, mógłby być lepszy. Za tą cenę, czyli 2200 końców, można zakupić lepszych zawodników, ale aktualnie no niestety poczekajcie z kupnem tego składu, ponieważ on najprawdopodobniej potanieje. No i ten zawodnik również potanieje, ponieważ aktualnie ma Informa, w związku z tym jego karta troszeczkę podskoczyła do góry, ponieważ nie wypada w paczkach. Jeżeli dacie mu jakieś gry, które podbijemy obronę i fizyczną, to już w ogóle będzie spoko. Upgrade o jeden względem poprzedniej FIFA, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny obrońca. W tym roku był jedynym prawym obrońcą, który dał zgranie dla Messiego. No i dlatego by może był taki troszkę popularny, w szczególności w tej wersji Future Stars. Może nie aż tak popularny, jak mógł sobie wydawać, a nadal był to bardzo spoko obrońca. Jeżeli chodzi o drugiego środkowego obrońcę, mamy tutaj Timbera, czyli bardzo młodego perspektywicznego zawodnika, który ma 83 pace'a. Nie kosztuje zbyt dużo, on naprawdę nie kosztuje zbyt dużo, wystarczy, że no troszeczkę handlujecie, że ten składnik będzie was stać. Także według mnie jest to bardzo fajny auto, do tego ma bardzo fajny dribbling, przyzwoitą obronę, dobrą fizyczność, przede wszystkim za tempo, czyli 83 pace'a. Dobrze, że jest kartą złotą, że nie jest kartą srebrną, bo jakby był sreberkiem, to wiadomo, troszeczkę pewnie byłby droższy, jako że jest kartą złotą. Będzie kosztował najprawdopodobniej cały czas cenę Quick Sellu. Na lewej obronie mamy Wijnalda. Chciałem zaspanować, żeby szybko napisać, ale nie wyszło mi. Mamy Wijnalda albo Wijnalda, nie wiem jak się powinno wydawać jego nazwisko, nie znam holenderskiego. No i cóż, 84 tempa na boku obrony, myślę, że to jest na aktualnie wystarczający wynik, myślę, że spokojnie sobie poradzi na tym etapie gry. Do tego mamy przyzwoitą obronę, przyzwoity dribbling, bo to bardzo fajny dribbling jak na bocznego obrońcy, bo 78. No ten dribbling, zmienność jest ważna przede wszystkim właśnie u bocznych obrońców. Może nie aż tak jak już, bo u środkowych obrońców jest troszeczkę mniej ważna, ale jest ważna. To u bocznych obrońców to nadal wchodzi w grę i naprawdę trzeba mieć tutaj bardzo dobrych zawodników, jeżeli chodzi o ten aspekt gry. Aczkolwiek na takim niższym poziomie, to myślę, że spokojnie wystarczy wam ci dwaj zawodnicy, ponieważ no wiadomo, boczny obrońca to jest najmniej znacząca pozycja w FIFA.
Wszyscy mieli do rzeczywistości, bo w rzeczywistości oni odgrywają kluczową rolę. Ale w FIFA to nie wygląda aż tak jak w rzeczywistości, bo chciałbym być aż tak dobrze jak w rzeczywistości, ale no jednak no aż tak jak w rzeczywistości to nie wygląda. Pierwszym szybkim pomocnikiem będzie Weston McKennie. Nie McLean, tylko McKennie. Tak? To tak się pisze? MC. Aha, bez spacji, McKennie. I to jest super fajna alternatywa dla innych zawodników takich jak Emre Can, ponieważ on ma bardzo podobne tempo, bardzo podobną fizyczność, troszkę gorszą obronę, ale nadal to jest bardzo fajny zawodnik ze wszystkimi statystykami ocenionymi więcej niż 71. Tylko strzały odstają poziom i wynoszą tylko 71, tak jak powiedziałem, to jest najniżej oceniona statystyka. Ale generalnie to jest gang, no właśnie nie wiem jak się nazywa gang wszystkich zawodników, którzy mają wszystkie statystyki ocenione na powyżej niż 70, ale to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa dla Emerytana, tak jak powiedziałem. No i do tego składu się idealnie, ponieważ on nam połączy skrzydłowego, pewnie się domyślacie, z tym skrzydłowym oraz bocznego i środkowego obrońcy, jakim jest Long Dest. Pierwszym szybkim pomocnikiem, drugim szybkim, z tym pierwszym, dobra, w każdym razie jest to Gravenberg, również zawodnik ocenia 700 kończy, troszeczkę odstaje u niego ta defensywa od innych statystyk, ale naprawdę jego kartą wydano za te wyzwania ligowe, grał się nim świetnie w FIFA 21, ponieważ miał 82 tempo bodajże na środku pomocy, miał przyzwoite wszystkie statystyki. Z 2002 rocznik, więc ten składzik jest dosyć perspektywiczny, w taki skład można zrobić w karierze, jakby się uprzeć, ponieważ to jest bardzo młody skład. Przynajmniej na razie, bo potem będą troszeczkę bardziej wiekowi zawodnicy, ale generalnie pomoc jest dosyć młoda. Timber i Dest również to są przyszłe gwiazdy. Więc no, można tak coś pomyśleć o składzie w karierze, jakby się ktoś uparł, nie? Ale żeby ktoś chciał zbudować taki sam zespół jak w karierze, jak w rzeczy, no, jak w FIFA Ultimate Team. Ale może ktoś taki się znajdzie. No i cóż, na środkowym pomocnikiem oficjalnym będzie Kudus, Mohamed Kudus, czyli zawodnik, który ma naprawdę bardzo fajne statystyki. Troszeczkę odstają te strzały, dlatego fajnie by się mu je podbili. Ale generalnie jako środkowy pomocnik oficjalny z tego sobie poradzi. Nawet na skrzydle można było go upchnąć, bo ma przyzwoite tempo. Ma pracę dość wysoko, z tym, że to według mnie jest najlepiej, jest go umieścić w formacie 4-1-2-1-2 jako środkowy pomocnik. Prawy albo lewy środkowy pomocnik, który zależy od was. Ponieważ ma dobrą defensywę, czyli będzie w miarę dobrze wspierał obronę będzie również wspierał atak z tymi statystykami. Także na skrzydle mamy Pedrico Chiesa, czyli najdroższy zawodnik w tym zespole, kosztujący 10 tysięcy monet, czyli niemalże tyle samo co reszta zawodników. Ale no właśnie, za jakość się płaci, ponieważ ten zawodnik jest niesamowity w tej FIFA. To jaki on upgrade dostał względem poprzedniej gry jest niesamowite. I generalnie on się spisuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja osobiście go polecam jako skrzydłowego, ale można go również umieścić jako napastnika, ponieważ ma całkiem przyzwoite strzały, ma dosyć dobre tempo, bardzo dobry dribbling i również przyzwoite podania. No i ta fizyczność też jest spoko, więc, ale go już znacie, bo on już kilka razy występował, raz czy może dwa występował już w tej serii budowania składu. Jako skrzydłowego mamy Acheampong, czyli zawodnik, który kilka lat w FIFA. To będzie Acheampong. No, zawodnik ten nie ma zbyt dobrze ocenionych podań, aczkolwiek myślę, że jako taki skrzydło się poradzi, bo ma 94 pace'a, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Przyzwoite dribbling, przyzwoite strzały, przyciętne podania, ale na skrzydłowego to nie jest aż tak przydatne, ponieważ on raczej będzie schodził do środka i oddawał strzały finezyjne, chyba że będzie grał w formacie 4-1-2-1-2, więc też można zagrać na przykład w formacie 4-1-2-1-2. I tak widzicie, znajdują się tutaj 5 lig w tym zespole bez napastnika. Napastnik będzie z tej samej ligi co Acheampong, czyli z ligi CSL, czyli Chinese Super League. Z ligi chińskiej, ponieważ no, to jest bardzo fajna liga, ponieważ tam może nie ma zbyt dużo dobrych zawodników, ale są naprawdę zawodnicy, z których można czerpać radość z gry, ponieważ ci zawodnicy naprawdę się fajnie prezentują. I takim zawodnikiem będzie Boateng. Dziwne, że tutaj nie ma Jerome Boatenga, nie? Dziwne się to prezentuje bez niego w FIFA. Ale w każdym razie Boateng, który jest naprawdę bardzo fajnym zawodnikiem, ponieważ ma 91 tempo, 84 strzał, 75 dribblingu i to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Z tym, że jego podanie są zbyt dobre, ale jako taki napastnik sobie poradzi.
No i generalnie tym składem można grać dwoma formacjami 4-2-3-1 slash 4-1-2-1-2. Będę w formacji 4-1-2-1-2 wersji. Nie wersji tej, wersji drugiej, wersji wąskiej. Umieścicie sobie Achimponga z Boatengiem na napadzie i Federico Kegge jako środkowy pomocnik ofensywny, McKennie jako ten defensywny pomocnik, Gravenberg z Kutusem jako coś wspierający, ponieważ oni nie mają zbyt dobrze ocenionej defensywy, ale mają inne fajne statystyki. Ale można również tym planem zagrać w formacji 4-2-3-1, ponieważ w formacji 4-2-3-1 wyglądałoby następująco. Czyli Kutus grałby jako środkowy pomocnik ofensywny, Boateng jako napastnik skrzydłowy, Federico Chiesa. No i naprawdę spodobał mi się ten składnik, sam go nie zbudowałem, zauważyłem troszeczkę na grupie Rzeźnicy Kartomani był konkurs to znaczy był konkurs, gdzie można było zdobyć FIFA 22 na Xboxa One albo na Xboxa Series, chyba coś takiego. Zauważyłem ten składnik, postanowiłem go zbudować, ponieważ no fajnie się prezentuje i jestem sam go nie zbudowałem, ponieważ nie jestem aż tak kreatywną osobą, która potrafiłaby zbudować taki zespół. Aczkolwiek z tym Achimpongiem i Boatengiem coś kombinowałem, dlatego to nie jest tak, że do końca zerżnęłem. Po prostu skopiowałem, no to troszeczkę pociągnąłem temat i tych zawodników sobie tutaj umieściłem. Ponieważ według mnie fajnie się prezentuje ten zespół, fajnie było, żebyście za taki zespół sobie zbudowali, w szczególności na samym starcie gry. Wiem, że Federico Chiesa wyznacza ponad połowę ceny tego zespołu, ale no to i tak jest, za jakość się płaci, a ten zawodnik jest naprawdę jakościowy, także cóż, na dzisiaj to było tyle, zobaczcie wkrótce, jest na drodze właśnie strzałeczka, trzymajcie się.